niestety musimy zacząć od tragicznej wiadomości. Do ogromnej tragedii doszło na trasie Suwałki-Budzisko. W czołowym zderzeniu Volkswagena Golfa z ciężarową Scanią zginęło 5 młodych Suwalczan. Z jakich przyczyn doszło do tragedii, trudno dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć. Przyczyn na pewno było wiele. Na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Jeziorki, w odległości około 6 km od przejścia granicznego w Budzisku, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kierujący samochodem Volkswagen Golf, jadąc od strony Budziska, po zjeździe z łuku, po wyjeździe z łuku drogi w lewo, z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, powodując na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia tegoż samochodu marki Golf z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Scania. Zderzenie pojazdów miało ogromną siłę. Kierowca i pasażerowie Golfa nie mieli żadnych szans na przeżycie. W wyniku zderzenia 4 mężczyźni jadący w samochodzie Volkswagen Golf zginęli na miejscu. 5 mężczyzna został odwieziony do szpitala, gdzie po trwającej akcji ratowniczej zmarł. Trasa krajowa numer 8 ma złą sławę. Może dlatego, że w ciągu doby przemieszcza się nią około 3000 pojazdów. Kolejne 5 ofiar rozszerzyły i tak już długą, tragiczną listę. Tragedia w Jeziorkach rzuciła się smutnym cieniem na obchody patrona kierowców. Dzień Świętego Krzysztofa to tradycyjne poświęcenie pojazdów w kościele katolickim. Główne uroczystości poświęcenia samochodów odbyły się w parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. We wszystkich mszach świętych minionej niedzieli brali udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. To instytucje, którym na sercu leży najbardziej bezpieczeństwo na drogach i ulicach. Jest to też nasza sprawa. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem, podniesienie świadomości wśród mieszkańców, młodzieży, ludzi, no to tam jesteśmy. Każdą imprezę traktujemy, że jedno ogniwo do łańcucha więcej. Łańcuch powstaje ludzi, coraz więcej ludzi zaangażowanych w podnoszeniu bezpieczeństwa. O to nam chodzi, żeby im więcej i od najmłodszych lat przyciągać do tego łańcucha i tworzyć go jak najmocniejszego i najdłuższego, żeby obejmował wszystkich ludzi. Ostatnie tragiczne wydarzenia na suwalskich drogach jeszcze bardziej mobilizują do walki o bezpieczne trasy dla wszystkich podróżujących. Wiadomo, Święty Krzysztof jest patronem podróżnych, więc i również i my uczestniczymy w kościele, chociażby nawet w takim dniu jak dzisiaj. Między innymi po to, żeby na naszych drogach było bezpiecznie. Staramy się w każdy jeden możliwy sposób docierać do kierujących i apelować o rozwagę. To, co dzieje się na naszych drogach, nie trzeba szukać długo na efekty tychże nierozważnych postępowań. Czytałem dzisiaj w kościele, ileż to nieszczęść spotkało mieszkańców Suwalszczyzny tylko na naszych drogach w ubiegłym tygodniu. 5 osób nie żyje, 4 osoby w stanie krytycznym. Jest to powód do zastanowienia się, do zreflektowania nad naszymi poczyniami na drogach. Na trawniku i ścieżkach przy ulicy Witosa i Obozowej nie tylko święcono pojazdy. Były nagrody za rysunki o bezpieczeństwie na drodze. Można było obejrzeć sprzęt policyjny i nowe samochody, wziąć udział w wyścigach przed wideoradarem oraz na rowerowym torze przeszkód. Jeździł nawet sam proboszcz. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Suwałki coraz bardziej zielone i nie chodzi tu o nasadzanie nowych drzew. Powstają kwieciste rzeźby plenerowe. Pierwszą z nich widać już przy zbiegu ulic Podhorskiego, Kolejowej, Dwernickiego i Utraty. Suwalski Zakład Usług Komunalnych wziął się do pracy nad upiększaniem miasta dość zdecydowanie. W wielu miejscach powstają nowe kwietniki. Przy Krajowej 8 rośnie w górę rzeźba z kwiatów. Usiłowaliśmy, jak tylko się da, zrobić figurę taką plenerową, pawia.
Na razie ona się tworzy, uzupełniamy teraz korpus ziemią. Z tyłu, jak widać, się rozpościera ogon tego stworzenia. Może niedokładnie oddaliśmy kolorystykę tak, jak to jest w rzeczywistości, ale chodzi o to, żeby po prostu urozmaicić ten plener. Ostatnia zielona rzeźba stała bardzo dawno temu w Parku Konstytucji 3 maja. Właściwie to widać ją tylko na zdjęciach archiwalnych. Wrócimy do tych tradycji. Jest kilka po prostu pomysłów podebranych i z internetu, i z innych miast. Właśnie i dzbanuszki, i konewki. I w momencie, kiedy zostaną zakończone wszelkiego rodzaju inwestycje i prace w parku, nic nie stoi, uważam, na przeszkodzie, żeby właśnie do takich rzeźb w tym miejscu wrócić. Tym bardziej, że po przerzedzeniu drzewostanu w parku jest on w tej chwili trochę widniejszy i są przestrzenie, na których takie rzeźby by mogły spokojnie znaleźć swoje miejsce. Paw z kwiatów nie będzie w naszym mieście samotny. Dyrektor Łazarski zapowiada budowę kolejnych figur. Do tej pory w Suwałkach nikt tego nie próbował i to jest takie, powiedzmy, eksperymentalne, także tutaj wszystko w rękach moich pracowników. Na ulicy Noniewicza powstają nowe klomby kwiatowe i rabaty w miejscu, gdzie niegdyś miała być trybuna honorowa i fontanna, ale przez ponad 20 lat nie było nic. O projekty i pomysły na nowe skwery pracownicy Zieleni Miejskiej zwracają się do mieszkańców Suwałk. Ucztą dla oka i ucha zgodnie nazwali Suwalczanie prawie dwugodzinny koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w suwalskiej hali Osir. Zespół podbił serca widzów, których ledwo mogła pomieścić hala sportowa. Witając się z Suwalczanami, prezenterzy Zespołu Śląsk mówili skromnie, że przyjechało ich niewielu i ze względu na czas repertuar jest ograniczony. Już po pierwszej części koncertu wrażenia były ogromne. Niesamowite jest to, co okazują artyści Zespołu Ludowego Śląsk imieniem Stanisława Hadyny. Te wszystkie utwory, które zostały zaprezentowane, na pewno podobały się naszej publiczności i myślę, że nie tylko tak skromnie, jak zapowiadał prowadzący przedstawiciel zespołu, że zachowamy w pamięci, ale na pewno zachowamy i w sercach. I sądzę, że to, co miało miejsce w roku ubiegłym, na święto niepodległości, występ zespołu Mazowsze, gdzie Suwalczanie nie wszyscy mogli skorzystać z tego podziwiania, z tego właśnie kunsztu, artyzmu prezentowanego przez zespół Mazowsze, to dzisiaj na pewno do woli mogą nacieszyć się występem wspaniałego, równie wspaniałego zespołu Śląsk. Wrażenia są fantastyczne i mnie byłej tancerce jeszcze obecnie w stowarzyszeniu choreografowi tańca, to wręcz nogi rwą się na tą scenę. Myślę, że jest to wielkie święto tańca, wydarzenie w mieście i było oczekiwane i cieszę się, że mieszkańcy tak licznie przybyli. Właśnie to jest to, ta kultura, którą chcemy prezentować i na którą odpowiadają nasi mieszkańcy miasta. Niedawno gościł w naszym mieście zespół pieśni i tańca Mazowsze. Wówczas to na koncert nie dostało się wielu chętnych. Z żalem odchodzili od drzwi hali. Wtedy to obiecano im w niedługim czasie możliwość powetowania strat. Trzeba przyznać, że włodarze miasta dotrzymali słowa. Zarówno jeden, jak i drugi zespół, gdybym nie wiem jak chciał się prześcigać w formułowaniu określeń, używając wielu przymiotników, niezastąpiony, legendarny, wspaniały, piękny, to jest wszystko za mało. To na pewno nie odzwierciedla tego, co prezentuje ten zespół. Koncertowi bacznie przyglądali się członkowie zespołu Suwalszczyzna. To dla nich bardzo pouczająca lekcja tańca na najwyższym poziomie. Śląsk dla mieszkańców naszego miasta występował po raz pierwszy. Ja też jestem pierwszy raz na koncercie zespołu pieśni i tańca Śląsk. Podziwiam ich, są młodzi, dynamiczni, pełni energii, wyćwiczeni. Wszystko mają pięknie opracowane, dopracowane w najmniejszych szczegółach. Zazdroszczę tylko takiej dużej orkiestry. Nas jest zaledwie tylko czwórka w Suwalszczyźnie. Trzeba pamiętać, że jest to zespół zawodowy, a ci, którzy u nas tańczą, te dziewczęta i ci chłopcy, są to amatorzy, są to uczniowie, studenci. My tylko spotykamy się dwa razy w tygodniu na próbach, na zajęciach. Oni ćwiczą codziennie.
Koncert porywał widzów i wielu z nich mówiło, że aż chciało się zatańczyć razem z artystami. Uśmiechnięty i bardzo dynamiczny zespół długo zostanie w pamięci Suwalczan. Występy zespołów ludowych i stoiska z wyrobami rzemiosła ludowego z Suwalszczyzny i z Litwy można było oglądać na suwalskim jarmarku folkloru. Na jarmarku można było kupić gliniane naczynia, drewniane rzeźby, wełniane gobeliny, a także coś egzotycznego, jajka strusia. Jednak gwoździem programu były występy zespołów folklorystycznych, laureatów tegorocznych festiwali ogólnopolskich. Po prezentacji laureatów przed zebraną publicznością wystąpiło 26 zespołów i śpiewaków ludowych. Każdy z nich walczył o wyjazd na ogólnopolski festiwal folklorystyczny w Kazimierzu. Zespoły śpiewacze mamy z Becej, z Szypliszk, z Wiżajn, z Lipska. Powiat cały jest augustowski, prezentowany powiat sejneński, zarówno powiat suwalski jest reprezentowany, czyli ta nasza Suwalszczyzna, ten nasz trójkąt tutaj unikalny ma doskonałą reprezentację. Jury nagrodziło zespoły Riabina z Grabowy, Grądówka Augustowa i Szyszupiaki z Rudki Tartak oraz śpiewaków Marcina Liświnko z Lipska i Irenę Boćwińską-Kalinowską z Puńska. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w Kazimierzu. A teraz o sukcesach Suwalczan. Aż 3-0 rozgromił suwalski klub siatkówki francuską drużynę Olympique Grandsain. Suwalczanie potwierdzili swoją klasę. Po raz drugi pokonując Francuzów. Kilka miesięcy temu Suwalczanie pokonali siatkarzy francuskich na ich własnym boisku. Teraz powtórzyli wygraną, wygrywając u siebie. To nie jedyny sukces naszych siatkarzy. W tym roku odnieśliśmy już sukcesy, bo graliśmy już, jesteśmy młodsi o 3 lata. Graliśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów i w półfinale Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce plażowej. Także mamy też już sukcesy. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski i półfinał w plażowej. Francuzi byli u nas przez 2 tygodnie. Na obozie sportowym w Kuklach trenowali wspólnie z naszymi siatkarzami. Mecz był podsumowaniem ich pobytu. Przed nim czuli się pewnie i optymistycznie obstawiali wynik. Oba! Omega nie! Omega nie! Wygramy! 3-1! Wygramy 3-1! To Suwalczanie jednak zwyciężyli z trzecią drużyną francuskiej trzeciej ligi siatkarskiej. Taką optymistyczną informacją o zwycięstwie i natarczy naszych młodych siatkarzy kończymy dzisiejsze wydanie naszych wydarzeń. Ja i w imieniu zespołu redakcyjnego bardzo Państwu dziękuję.